Witajcie, witajcie. Wesele to kiedyś to było coś, naprawdę musiało być piękne, rozśpiewane, to było najważniejsze wydarzenie w życiu. Dlatego brano najlepsze kapele, spraszano najlepsze śpiewaczki, najlepsze druhny, aby było naprawdę wesoło. Jak mi mama opowiadała, to przez wieś jechał orszak weselny. Na pierwszym wozie jechała para młodych, kapela i druhny, te takie śpiewające. I musiały pięknie śpiewać. I jak jechała, właśnie jechał ten orszak weselny przez wieś, to śpiewały druhny. Jest druzyna, jest bardzo piękna piosenka, przyśpiewana, przygrywana też. I musiało być pięknie, konie pięknie przystrojone, wozy. I to było naprawdę coś pięknego. Wtedy wszyscy na wsi zrobił się krzyk, jedzie wesele, wesele jedzie. I każdy, kto żył, biegł na drogę, żeby popatrzeć, jak to wesele jedzie. Piękna piosenka. Bardzo ją lubiłem, bo mama często ją w domu podśpiewywała. Jako, że ja się urodziłem na pograniczu województwa lubelskiego, u nas były dwie wersje tej piosenki. W 2005 roku pani Marii Bieniasz podczas próby zespołu poprosiłem panie, żeby ją zaśpiewały i zaśpiewały. No właśnie, ale mam gdzieś nagraną też wersję lubelską. Piękna piosenka, posłuchajcie, jak to pięknie brzmi. Także pozdrawiam, życzę miłego oglądania. Wieś wydeptała ją Kasionka, jak nosiła jeść. Wydeptała ją Kasionka, jak nosiła jeść. Jak jeść nosiła, bo ani ty z naszy, tylko rano w kościele na mszy. Tylko rano w kościele na mszy, bo do nocy